Witam serdecznie. Właśnie wczoraj odblokowałem sobie Patona, a dzisiaj już sprzedałem piercinga. Trochę z magazynu rzeczy posprzedawałem i mam powyżej 3 milionów. I właśnie sobie go kupię. Pięknie, Patonik. Oczywiście bez załogi. Ma załogę sobie z piercinga. Wezmę. Tak, amunicję sobie później kupię na przykład. I tak, jest Paton w garażu. Bardzo ładnie. To sobie też mogę skopiować. M46 Paton. Ctrl-C. I tak, załoga niekompletna, no to oczywiste. Jest patonik. A załogę sobie weźmiemy z Pershinga całą i przeszkolimy. Przeszkolimy sobie. Dobra, wezmę sobie obiad. Pershing. No, i tak mama mi tutaj przeszkadza. Nie, szkolenie. I na patonika go szkolimy za złoto. Trochę to kosztuje i trochę boli, że tak złoto ucieka wtedy. No, ale cóż. Paton, przekwalifikuj. Ale przynajmniej załoga jest na 100% i wypasiona. Już to jest ostatni czołg, już nie będzie. Już załoga będzie się na nim szkoliła pięknie. I tak, telewizor tam chodzi. Uda, mama otworzyła pokój. No nic, ale drugi raz takiego filmiku nie nakręcę. Jak mi rodzice przeszkadzają. Kurde, chwileczkę, zamknę pokój. Ojku, jeszcze coś mi spadło z szafki. Dobrze, teraz karta ewidencyjna, ostatni ładowniczy Paton. 100% przekwalifikuj. Ładnie. Ciekawe, co tu można jeszcze na niego założyć. Bo działko. Aha, działko z Pershinga sobie wezmę. Na pewno. Jeśli się da. Tak, da się. Aha, już jest. Zaraz. Już jest zainstalowany. Tak, bo tutaj wymagana inna wieża. Tak. To jest pewnie to działo, co na Pershingu. Zaraz zobaczę. Pershing, najlepsze działo. 90 mm działo. T1 5EM 2M2. A tutaj jest M3. Wymagane zwiększenie udźwigu, żeby miał działo z Pershinga. Czyli będę musiał się przemęczyć i zrobić te gąsienice za 23 tysiące. No już trochę wolnego mam. Ale trochę za mało zdecydowanie. Znaczy na razie z gównianym działkiem będę jeździł. A co tu mam w ogóle zbadane, czy ja ten silnik, czy ja ten radio założę, bo silnik, myślę, że radio ważniejsze, będę dalej widział. Tak, radyjko się udało, silnik też się uda. Kurde, ale mało kasy mi się zrobiło. I co jeszcze? Tu już
Nie wiem, co założyć. Co ważniejsze, stabilizator pionowy czy osłonięta optyka? Nie, stabilizator pionowy MK1 na razie założę. I więcej już nie założę, bo nie mam gąsienic pewnie. Nie, osłoniętą optykę też jeszcze założę. I bardzo dobrze. Osłonięta optyka, ale już tutaj mechanizm dosyłający jak gąski dopiero sobie zbadam. Bardzo podobny jest do Pershinga, ale inny. No. Jeszcze co? Amunicja. Oczywiście to sobie zawsze włączam. Amunicji mu damy tak. Oczywiście więcej tej. Tej też dużo. I znowu kredyt wez się. Dobra. Na szczęście apteczek, ręcznych gaśnic, apteczek. A zestaw naprawczych i apteczek mam w zapasie, bo zakupiłem. Tak, to była dobra decyzja. No i tu jest wszystko. Co jeszcze chciałem zrobić? Chyba wszystko, będzie można nim grać. Aha, wiem co chciałem zrobić. Wygląd sobie zrobić oczywiście ze złotką. Taki nie, taki nie, taki nie, taki nie, 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 nie podobają mi się dwuodcieniowe. Taki, taki, taki. No to będzie taki jak na Pershingu, czyli. Ojej, drogo to kosztuje, 450 golda. No ale przeboleję. Co doładuję złotko niedługo. Od 1 marca co doładuję złotko. No i tak, taki będzie patun trzycieniowy. Akceptuj. Właśnie tu jest fajny komunikat. Do you really want to na łóż kamuflaż? No dobrze. I się mało złota zrobiło. No i jest patron na razie taki słaby. Dobrze, dziękuję. Idę jeść obiad, bo mama mnie wołała na obiad. Krótkie działo jak nie wiem co. Idę jeść ten obiad, kochany.